Nazywam się Monika Onyszkiewicz, pracuję na co dzień w Fundacji Ekorozwoju we Wrocławiu. Zajmuję się szeroko rozumianą suwerennością żywnościową i edukacją konsumencką. A dzisiaj chciałam przede wszystkim powiedzieć troszeczkę więcej o RWS-ie, czym ta organizacja jest. Organizacja w sensie sposobie organizacji. Zresztą będzie się to hasło przewijało wielokrotnie dzisiaj. Okej, i może teraz dostanę myszkę i będę mogła chyba sobie sama przerzucać, tak? Czy... Aha. Działa. Dobrze. Temat rolnictwa wspieranego społecznie jest w Polsce już od kilku lat obecny. Niemniej jest on obecny bardziej w teorii niż w praktyce. Ja bym chciała troszeczkę powiedzieć więcej odnośnie tego, czym on dokładnie jest, dlatego że to jest bardzo istotne. Obecnie w Polsce właśnie prowadzimy projekt we współpracy z 6 organizacjami europejskimi i ten projekt ma właśnie wesprzeć lepsze zrozumienie RWS-u, wesprzeć również zakładanie nowych grup oraz prowadzenie i rozwój tych już istniejących. Jednak chyba nie. I od tego może zacznę, czym jest RWS, ponieważ już teraz w dyskusji się pojawiło kilkukrotnie to hasło, to taką podstawą tego sposobu organizowania się konsumentów i rolników jest przede wszystkim to, że ryzyko, odpowiedzialność i korzyści są współdzielone przez te dwie grupy. Punkt wyjścia jest taki, że każdy z nas, każda z nas jest konsumentem, natomiast nie każda ma dostęp do zasobów w postaci czy to ziemi, na której można wytwarzać żywność, czy to wiedzy dotyczącej, jak to prawidłowo robić. Natomiast taki wspólny element to jest to, że wszyscy potrzebujemy dobrej jakości pożywienia, dobrej jakości żywności i to nas łączy. Natomiast właśnie te korzyści, ryzyko oraz odpowiedzialność za to, co się dzieje, jest współdzielona. Tutaj podczas poprzedniej dyskusji się pojawiło takie podniosło się takie hasło, że RWS jest dobry, szczególnie dla konsumentów, ale rolnicy na tym tracą, bo wszyscy dążymy do tego, żeby obniżyć ceny. Otóż RWS właśnie jest kompletnym zaprzeczeniem tego stwierdzenia i tego podejścia, dlatego że w tym koncepcie bardzo ważna jest przejrzystość po dwóch stronach. Czyli konsumenci, ci, którzy odbierają żywność, jest potrzeba, żeby oni wiedzieli, dlaczego, jak w ogóle wygląda uprawa żywności, jak wygląda wytworzenie żywności, tego, co się na co dzień je, jakie są części, elementy składowe związane z wyprodukowaniem oraz jakie jest ryzyko z tym związane. Czyli co za tym stoi, że ja mogę jeść to, co jem. Dlatego, że to obecnie w sklepach jest niewidoczne, nie ma w ogóle o tym mowy. I faktycznie jest to ogromnym problemem, że jest brak świadomości tego, czym jest żywność, jaka jest współzależność pomiędzy chociażby klimatem, a żywnością, a ceną, a kwestiami społecznymi, ekologicznymi. Mogę kolejne? To jest właśnie ta złożoność tych relacji, czy współzależności pomiędzy nami wszystkimi. To jest jeden z rysunków grupy, która przez kilka lat pracowała nad takim uwspólnieniem deklaracji, czym jest RWS. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że takim najlepszym porównaniem będzie cebula, która się składa z wielu warstw i każda z tych warstw jest istotna dla istoty cebuli. Nie można żadnej z niej sobie poradzić bez niej. Czyli odnośnie RWS-u jest to zarówno sama żywność jako żywność, są to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą daną grupę, jest to ziemia, na której się uprawia żywność, jest to również środowisko, w którym my wszyscy żyjemy. Kolejny slajd. Wojtek przed chwileczką mówił o przewodniku, który był stworzony, żeby przybliżyć różne formy sprzedaży bezpośredniej. Tak bardzo na szybko
i bardzo skrótowo chciałabym pokazać, jakie są różnice między RWS-ami, czyli grupami rolnictwa wspieranego społecznie, a innymi formami sprzedaży bezpośredniej. I one są bardzo podobne w wielu punktach. Natomiast to, co jest takie wyjątkowo, które wyjątkowo odróżnia, jest ta środkowa pozycja zobowiązania. Dlatego, że w grupach RWS-ów bardzo istotną kwestią jest zobowiązanie się grupy konsumentów do zakupu produktów przez dany sezon. Czyli organizacyjnie wygląda to tak, że na początku roku, na początku sezonu grupa osób zainteresowanych współpracą spotyka się. Rolnik przedstawia, jakie są możliwości tego, co on może zaoferować swojej grupie, a grupa natomiast deklaruje się co do ilości tego, co będzie kupowała i sukcesywnie odbierała przez kolejny sezon. I również zwyczajowo taki rolnik otrzymuje przedpłatę. Różnie to wygląda, natomiast zazwyczaj jest to 50% szacowanych kosztów tego, co będzie odbierało. Tu również język gra ogromną rolę, bo na przykład w polskich grupach, to co zauważyłam, bardzo często pojawia się hasło paczki, które będą odbierane, albo w jakiś inny sposób coś, co kupujemy w takiej formie sklepowej. Natomiast w języku angielskim używa się to, co będzie jako sharing the harvest, czyli również to też pokazuje, że ta grupa będzie współdzieliła się zbiorami. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zrozumieć koncepcję rolnictwa wspieranego społecznie. Jest to grupa, która również dzieli się tym, co ziemia dała tym ludziom. I to jest jakby taka główna różnica, że w bezpośredniej sprzedaży nie ma tej deklaracji. Na bieżąco umawiamy się, że kupujemy, nie dajemy przedpłat, natomiast w RWS-ie to jest i to jest coś, co ogromnie wzmacnia rolnika, ponieważ powoduje, że nie jest on zależny od pożyczek, ma płynność finansową przez cały rok, a to jest bardzo ważne dla małych gospodarstw. Okej, kolejne. Jeszcze raz? Aha, dobrze, korzyści. Tutaj są korzyści, jakie daje taka grupa RWS-owa. Tych korzyści jest wiele, począwszy od korzyści, które są społeczne i one są bardzo istotne, ale bardzo często pomijane przy takich systemach konwencjonalnych. Nikt nie mówi, jakie są korzyści społeczne dla budowy, załóżmy, galerii handlowych. O tym się nie mówi, głównie dlatego, że ich nie ma zwyczajnie. Natomiast te formuły sprzedaży bezpośredniej, czy sprzedaży w ramach grup, czy wymiany w ramach grup RWS-owych, one są bardzo istotne. Oczywiście również środowiskowe, dlatego że bardzo istotną kwestią w RWS-ach jest to, że jest to produkowane w sposób przyjazny dla człowieka, dla środowiska. Nie ma tam miejsca na wszystko to, co by szkodziło przyrodzie. Również są relacje osobiste. To jest bardzo istotne i to stanowi sedno też grupy, że one są na tyle małe, że tam jest szansa, żeby taka jakaś relacja osobista się w ogóle rozpoczęła i została zainicjowana. Mhm. A teraz jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jest to Europejska Deklaracja RWS-ów. I chcę o tym powiedzieć dlatego, że bardzo wiele grup, czy bardzo wiele form współpracy pomiędzy tymi, co uprawiają żywność i wytwarzają żywność, a tymi, co ją odbierają, nazywają się RWS-ami, czy nazywają się grupami RWS-ów. I teraz przez kilka lat, bo to chyba było łącznie przez ponad 2 lata, grupa złożona z osób reprezentujących poszczególne kraje europejskie debatowali, rozmawiali, ustalali taki wspólny mianownik dla tego, czym jest RWS, a czym on nie jest. I powstała deklaracja, która w bardzo ogólny, ale taki bardzo też konkretny sposób precyzuje, czym jest RWS. I teraz, jeżeli ktokolwiek w Europie chce się posługiwać że jest grupą RWS-ów, powinien być spójny z tym, co ta deklaracja przedstawia. I nie jest to żaden sposób zawłaszczenie przez jakąkolwiek organizację czy przez kogoś tego konceptu, to raczej w drugą stronę jest grupa osób, która to praktykuje i która jest za rozwojem tego konceptu, starała się w sposób tak jak najbardziej nie narzucający, ale bardziej podkreślający, uwspólnić, co to jest, bo grupy mogą w różny sposób funkcjonować, mogą mieć różne formy, ale jest kilka takich kwestii, które są podstawowe. I to jest bardzo ważne i ta deklaracja jest również dostępna w języku polskim na stronie, która się nazywa Wspieraj Rolnika
wspierajrolnictwo.pl. Strona, zresztą serwis, o której zaraz będę troszeczkę dalej mówiła. I tam, mogę Wojtek prosić dalej? Ta deklaracja to jest między innymi jedno ze spotkań w 2015 roku w Berlinie. To było naprawdę ślęczenie nad dokumentem, patrzenie na każde słowo, również później było dużo dyskusji, bo te deklaracje były tłumaczone na języki krajowe i tam również musieliśmy uwspólnić pewne koncepty. Wówczas dla wielu grup, na przykład w Polsce, nawet do dzisiaj to jest agroekologia, jest konceptem mało popularnym, nie do końca dobrze zrozumianym, a w przeciwieństwie załóżmy do krajów frankofońskich czy anglofońskich. I to jest było bardzo ważne, bo jeżeli dokument ma być dla wszystkich wspólny, on musi być po prostu zrozumiały. Dalej. A to jest z kolei grupa osób, która przyjęła tę deklarację. To było trzecie spotkanie grup RWS-owych w Ostrawie 2 lata temu. No teraz rocznikowo 3, ale 2 lata temu, ponieważ to była jesień 2016. Co 2 lata takie spotkania się odbywają w różnych miejscach. Ostatnie było, kolejny mogę prosić, ostatnie było w Salonikach, to jest grupa znacznie większa niż ta poprzednia. Kolejne będzie z tego, co mi wiadomo, w Hiszpanii i to będzie właśnie w 2020 roku. Zachęcam wszystkich do udziału, ponieważ jest to ogromna energia, niesamowita ilość wspaniałych ludzi, których można poznać i to jest najważniejsza chyba taka rzecz w całym ruchu suwerenności żywnościowej i też ruchu zmierzającym do wzmacniania grup RWS-owych, że ludzie i te spotkania są bardzo inspirujące i dają naprawdę energię, że to się udaje, że jesteśmy naprawdę ogromem, dużą cyfrą w przestrzeni. Dalej mogę prosić? A to jest taka też inspiracja trochę, na koniec właśnie spotkania w Salonikach, to co też było wówczas w Ostrawie zrobione, była usypana mandala z różnych ziaren przywiezionych przez uczestników, uczestniczki spotkania i no sam proces jej tworzenia i też jaki to był efekt, no to też jest coś, co trudno jest mi zaraz opowiedzieć, natomiast jest to bardzo i kojące, i budujące widzieć grupę ludzi, dla których ta kwestia jest tak istotna i tak ważna. To jest akurat nazwa organizacji, którą chciałabym, żeby każdy z was i każda z was zapamiętał, bo to jest organizacja z siedzibą we Francji, natomiast jest to organizacja międzynarodowa, która skupia właśnie wszystkie inne zajmujące się tematem RWS-ów. I ta organizacja dba o to, żeby temat RWS-ów był wzmacniany, rozwijany, między innymi to, co się dzieje teraz w Polsce. I o tym bym chciała tylko kilka słów powiedzieć, bo to jest dla mnie akurat bardzo istotne. Mhm. O, to jest akurat zespół nasz, ten projektowy, który tworzy te działania obecnie w Europie. Dalej, mogę prosić. To jest strona, o której wcześniej wspomniałam i ta strona jest o tyle istotna, że ona powstała ze środków, które były przeznaczone z grup RWS-ów funkcjonujących w Polsce. Taki fundusz został założony kilka lat temu. Na niego składały się datki z poszczególnych grup, które funkcjonowały w Polsce i za zebrane pieniądze między innymi można było stworzyć serwis, który mówi o tym, czym jest RWS, który pokazuje na mapie, gdzie są aktualnie funkcjonujące RWS-y, który również troszeczkę więcej przybliża odnośnie tego, jak taki RWS można założyć, rozwijać i to jest też właśnie taki owoc tego polskiego działania w temacie RWS-ów. Również bardzo aktywna jest grupa na Facebooku, także media społecznościowe robią swoją robotę również, bo nawet ktoś, kto nie jest w grupie, może w niej uczestniczyć i może po prostu dowiadywać się, co się dzieje aktualnie w temacie. Natomiast dla mnie bardzo istotne jest przekazanie wam wszystkim to, co teraz się dzieje w Polsce. I akurat teraz, dosłownie dzisiaj, będę też zbierała takie doświadczenia osób, które pracowały w RWS-ie, zarówno od strony rolnika, jak i od strony konsumenta. Mam umówionych kilka osób na nagrania, natomiast jeżeli ktoś z was, czy któraś z was w takiej grupie brała udział, bo wiem, że również w okolicach Jeleniej Góry taka grupa funkcjonowała, bardzo będę wdzięczna o podejście do mnie i może podzielenie się swoimi doświadczeniami. Natomiast w najbliższym czasie, w kwietniu, planowany jest na początku kwietnia, planowany jest webinarium
na tematy związane właśnie z podstawą, czyli jak założyć, jak utrzymać, jak prowadzić grupę RWS-ową, bo to się skupia tak naprawdę do praktycznych rzeczy. Idea jest ideą, deklaracja jest deklaracją, natomiast jak przychodzi co do formalności, to trzeba po prostu podzielić się praktycznymi sprawami. Jak zacząć, pierwszy krok, co zrobić, jak mamy pierwszy problem, jak go rozwiązać, jakie inni mieli problemy. To jest bardzo ważna rzecz. I to też pokazuje, jak ważne jest dzielenie się własnymi doświadczeniami, również tymi trudnymi, bo bardzo często jest tak, że RWS-y, które w Polsce są, funkcjonują jeden sezon, dwa sezony i później niestety, ale rezygnują z funkcjonowania, ponieważ nie dają, nie potrafią sobie czasami poradzić z rzeczywistością, która ich zaskoczyła. W maju będzie planowany trening i to jest trening otwarty. Nie mówię warsztat, tylko trening, bo to będzie bardziej takie wspólne działanie dotyczące prowadzenia finansów w gospodarstwie. To jest coś, co jest bardzo często nieobecne w gospodarstwach, czyli patrzenie, jakie są koszty prowadzenia prowadzenia gospodarstwa, sprzedaży produktów, jak ustalać ceny, jak szacować jakiś, nie wiem, budżet, który byłby zapasowy na wypadek problemów finansowych, jak komunikować się finansowo z innymi członkami, członkiniami, bo jednak temat pieniędzy jest bardzo takim tematem tabu. Ja tak uważam po rozmowach z osobami, które sprzedają swoje produkty i po rozmowach z ludźmi, którzy brali udział w tak zwanych RWS-ach, a później było dużo niedomówień właśnie, bo ta kwestia finansowa była po prostu niedomówiona. W czerwcu będzie planowane uruchomienie platformy, na której będą właśnie te filmy, które teraz tworzymy, które teraz nagrywamy. Również materiały, które są takimi materiałami szkoleniowymi, podręcznikami odnośnie tego, jak budować grupy, jak prowadzić grupy. Natomiast jednocześnie mogę powiedzieć, że teraz, chociaż jest to w punkcie plany na 2019 i na przyszłe lata, teraz również aplikujemy o środki, które umożliwiłyby nam prowadzenie działań, ale troszeczkę w takim kierunku rzecznictwa, dlatego że bardzo dużo było dzisiaj mowy o tym, że pewne rzeczy trzeba dbać o to, żeby budować tą grupę konsumencką, że trzeba edukować też rolników i tak dalej, ale też było ogrom dyskusji nad tym, że obecne prawo i obecna polityka niestety nie odzwierciedla tego, co jest nam potrzebne. Nam, żeby być rzeczywiście ludźmi, którzy mogą powiedzieć, że funkcjonujemy w systemie, który daje nam suwerenność żywnościową. I te działania związane z pracą nad tym, żeby rzeczywistość była nam sprzyjająca, te prace rzecznicze będą właśnie, mam nadzieję, realizowane od końca tego roku, może w przyszłym roku. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli będą pytania, nie wiem, czy to teraz, czy później jakaś będzie sesja pytaniowa, ale jestem do jutra i szczególnie liczę na osoby, które miałyby ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w grupie RWS, jeżeli takowe osoby są. Czy teraz są pytania? Później. Dobrze. Po kolejnym wystąpieniu zrobimy serię pytań.